Wzbić się w przestworze, poszybować jak ptak, przebić przez chmury i ujrzeć słońce, by za chwilę jednym ruchem wolantu zwalić maszynę, dotknięciami orczyków kontrolować jej obrót, a przepustnicą gazów wzmagać ryk, znów pikując w górę. Tych przeżyć nie zastąpi nic, co znaleźć można tam na dole. Dopiero tu człowiek czuje się wolny jak ptak, związany w jedność z maszyną, wciśnięty między zegary, drążki sterowe, przypięty pasami do fotela, przykryty kopułą kabiny. W tej małej przestrzeni czuje się jednak panem swego losu i władcą przestworzy, bo to właśnie on, wzmocniony konstrukcją maszyny, potrafi uczynić rzeczy niezwykłe. Wówczas Dedal wymyślił nowy i niesłychany sposób ucieczki. Z ptasich piór sklejonych woskiem sporządził olbrzymie skrzydła dla siebie i swego syna Ikara. Obaj przytwierdzili sobie skrzydła do ramion, a zanim ruszyli w drogę, rzekł ojciec do syna: pamiętaj, żebyś latał zawsze środkiem między morzem a niebem, niezbyt wysoko i też niezbyt nisko. Lecz Ikar, uniesiony zachwytem nad potęgą swego wynalazku, zapomniał o przestrogach ojca i wzbijał się coraz wyżej w błękitne przestworza. I wówczas stało się to, co przewidział Dedal. Pod wpływem żaru słonecznego wosk stopniał i pióra jedno po drugim zaczęły opadać. Ikar, jak gromem rażony, runął z wysokości na ziemię i zabił się na miejscu. W tej legendzie jest oczywiście jeden element, który warto dzisiaj pamiętać. Mianowicie wspaniały pomysł, wielki, marzenie wspaniałe człowieka, które nie stało się niestety rzeczywistością, dlatego że zawiodła technologia. Po prostu wspaniały pomysł, którego nie można było do końca zrealizować ze względu na to, że, jak to byśmy powiedzieli dzisiaj, nadal nie miał odpowiedniego zaplecza materiałowego. I wygląda na to, że znów wyjdę na pieniacza, bo tak, po pierwsze bardzo mi się nie podoba taki początek, bo jak się tylko zaczyna mówić o lotnictwie, to zaraz wszyscy o tym Ikarze. No to jest legenda związana z historią lotnictwa, tak jak pięść z nosem. Po drugie, to nie jest sprawa latania po powietrzu, jak mówią niektórzy poeci, nie jest związana z problemami materiałowymi. W każdym razie nie tylko z nimi i nie od nich się zaczęła. Zaczęła się od fizyki. Niejasnością i nieporozumieniem jest było, o czym wszyscy w tej chwili wiedzą, była próba naśladowania latających żywych stworzeń na Ziemi i umieszczenia w ten sposób w powietrzu człowieka. To przecież idzie o to, żeby nie latało coś w ogóle, tylko żeby latał towar. Latawce w Chinach latały tysiące lat temu, długo przed Ikarem, a tu idzie o to, żeby poleciał człowiek, ewentualnie rzecz, którą chce przez powietrze przenieść. I w tym momencie najważniejsza w ogóle, najważniejsza reguła fizyki związana jest z podstawowym prawem mechanicznym odkrytym przez Newtona. Akcja równa się reakcji. Trzeba mieć potężną moc, żeby nadać ciału, samolotowi, wielką szybkość, bo tylko wtedy, nie ruszając skrzydłami, jest on w stanie oderwać się od ziemi. Mówią znawcy, że nawet żelazko z dobrym silnikiem odrzutowym poleci wspaniale do góry. I to jest prawda. I właściwie od umiejętności napędzania samolotu, od umiejętności nadawania wielkim ciężarom wielkich szybkości zaczęła się cała przygoda w umiejętność zdobywania przestrzeni powietrznej. Niewidzialne, przezroczyste i bezbarwne, a jednak jest, otula naszą planetę swym płaszczem, posiada charakterystyczny skład i własności, zbudowany jest z molekuł tak jak wszystko, powietrze. Ma swoją gęstość i ciśnienie, różne na każdej wysokości, rosną w miarę zbliżania się do powierzchni morza i tu średnio ciśnienie wynosi 1035 hektopaskali. Im wyżej, tym ciśnienie jest niższe. Przy 6000 metrów spada ono o połowę, a na 18000 jest już 15 razy mniejsze.
Wraz z ciśnieniem maleje również gęstość i temperatura. Na powierzchni ciśnienie też nie jest stałe. Cały czas ulega ono zmianom. Są strefy wysokiego i niskiego ciśnienia, a między nimi bezustannie przemieszczają się gigantyczne masy powietrza. Wieje wiatr. I dopiero teraz rozumiemy, że powietrze to ośrodek, pewien szczególny fluid niosący energię. Wykorzystywaliśmy tę siłę od wieków, nie wnikając w zawiłości rozkładu i dynamiki sił. Aż nastał czas wyrafinowanej techniki i jej zagadek. Najprostsze pytania stały się skomplikowanymi problemami natury fizycznej. Dlaczego płyniemy do przodu? Bo odpychamy wodę do tyłu. Każdej akcji odpowiada równa i przeciwnie skierowana reakcja. Poruszanie się do przodu jest zatem ekwilibrystyką na krawędzi pierwszego prawa mechaniki Newtona. Jeśli chcemy czegoś więcej, zwiększyć szybkość czy sterowność, siła mięśni przestaje wystarczać. Potrzebna jest śruba i silnik do odpychania od wody. Podobnie rzecz ma się z samolotem odrzutowym. Silnik odrzutowy pcha samolot do przodu przez wyrzucanie gorącego strumienia gazów do tyłu. Rzecz banalna. W przypadku konwencjonalnego silnika rzecz ma się jednak trochę odmiennie. Śmigło napędzane przez silnik wkręca się bowiem w powietrze, wyrzucając je do tyłu. Samolot rusza do przodu. Akcja, reakcja, równe i przeciwstawne. Wciąż rosnący pęd, aż do chwili, w której przepływ powietrza ponad skrzydłami wzrośnie na tyle, by unieść samolot w powietrze. Tak właśnie powstaje siła ciągu. Powietrze przyspieszane przez śmigło jest wielokroć szybsze od przepływu powietrza w wyniku ruchu samej maszyny. Można to zjawisko zaobserwować dopiero w dymnym tunelu aerodynamicznym, umieszczając w strudze powietrza śmigiełko napędzane małym silniczkiem elektrycznym. Po włączeniu prądu powietrze sprzed śmigła odrzucane jest przez łopatki. Drobiny powietrza przyspieszane są do tyłu z prędkością większą aniżeli ruch samolotu symulowanego tu przepływem powietrza. Od tyłu wirowy ruch śmigła przypomina do złudzenia ruch śruby motorówki w wodzie, choć tu odbywa się to znacznie szybciej. Siłę nośną zmieniać można przez zwiększanie lub zmniejszanie obrotów silnika. Gdy zwiększamy siłę nośną, rośnie szybkość, ale tylko do pewnego momentu, w którym zaczyna dawać o sobie znać kolejna siła działająca na samolot, opór aerodynamiczny. I wówczas zaczynają się kłopoty. A w ogóle kłopoty były zawsze. I kłopoty pozostały. No, na przykład typowym świadectwem tego, że nawet w tak konwencjonalnym napędzie, jak napęd śmigłowy, są nierozwiązane problemy. No, są takie badawcze konstrukcje. To jest fragment śmigła, w którym geometria tego kształtu w dalszym ciągu pozostawia jakieś tam niejasności. Tym niemniej, właściwie skoro została opanowana metoda nadawania dużym masom, dużych szybkości, wspomnijmy o tym, że na przykład samoloty ciężkie startują przy szybkości powiedzmy 200 km na godzinę, samoloty lekkie jednak potrzebują ponad 100 km na godzinę. Historia latania to jest historia nadawania ciałom szybkości. No i w związku z tym oczywiście również dobre samoloty produkują wyłącznie ci, którzy produkują dobre silniki. Nie zmienia to postaci rzeczy, że sam silnik nie poleci. I że właściwie w zagadkach fizyki trzeba było rozwiązać następne, żeby wymyśleć urządzenie, które wykorzysta tę wielką moc do tego, żeby oderwać się od Ziemi. Jednym słowem, żeby wymyśleć po prostu prawdziwe, eleganckie, niespotykane jednak w przyrodzie skrzydło. Więc to wymyślanie zagadek fizyki wbrew pozorom ma charakter takiego działania trochę po omacku prób i błędów oraz stosowania bardzo wymyślnych metod diagnostycznych, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest ten profil prawidłowy. Taką konstrukcję imitującą fragment płata nośnego wkłada się do aerodynamicznego tunelu, gdzie strumień przepływającego szybko powietrza imituje warunki, na jakie napotka ten profil w locie. Tutaj na jego powierzchni umieszczone są mikroskopijne otwory. I miedziane rurki, puste w środku, wyprowadzone na zewnątrz tego płata. Wszystko po to, by tymi
czujnikami zbierać informacje o zmianach ciśnienia, jakie zachodzą na powierzchni tego płata w trakcie przepływu powietrza wokół niego. Tak bada się, tutaj może być tych rurek około 70, trafiają do specjalnych czujników, niezwykle skomplikowanymi metodami zostają zamieniane na informacje, które można odczytać. I już po takim badaniu wiadomo, czy ten profil skrzydła jest taki, jakiego oczekiwali konstruktorzy, czy opływy powietrza są prawidłowe, czy też nie. I tutaj jest cały szereg elementów, nad którymi się pracuje. I co jest ciekawe, oczywiście jak zawsze w fizyce nigdy wszystkiego nie ma naraz. Płaci się cenę, jeżeli jeden, powiedzmy, współczynnik opływu aerodynamicznego jest taki, jak zaplanowaliśmy, to na pewno siła nośna będzie mniejsza i tak dalej, i tak dalej. W gruncie rzeczy dopiero to, co zostanie zrobione na podstawie tych badań, czyli prawdziwe skrzydło, które też zresztą może być poddane takim badaniom w tunelu aerodynamicznym, udowodni, czy te zagadki fizyki zostały prawidłowo rozszyfrowane. Na ogół jest tak, że dopiero pewnymi metodami prób i błędów zbliżamy się do prawidłowego rozwiązania. To nie zmienia postaci rzeczy, że reguła, którą wykorzystuje się do latania, jest jedna. Jest to słynne z innej z kolei dziedziny fizyki prawo Bernoulliego. Po prostu trzeba zrobić geometrycznie tak, żeby po nadaniu wielkiej szybkości maszynie ciśnienie z tej strony było kapelkę mniejsze niż ciśnienie z tej strony. I wtedy wszystko pójdzie do góry. Jedna drobna rzecz. Prawa Bernoulliego. To, co leci tam w górze z punktu widzenia techniki lotniczej, jest po prostu skrzydłowcem, choć ornitolodzy twierdzą, że to ptak. Kilogram żywej wagi, 60 cm rozpiętości skrzydeł i żadnych problemów z lotem. Takie konstrukcje natury latają raczej siłowo, a nie rozumowo. Co innego my, ludzie. Nie stroimy naszych płatów w pióra, ale wiemy, czego od nich wymagać już od 80 lat. Przekrój typowego profilu lotniczego w uporządkowanych strugach powietrza podkreślonych dymem, ale na końcu nie zawsze są one tak uporządkowane. Wystarczy trochę pokręcić. Do zrozumienia powietrza konieczny jest eksperyment i to taki, którego wyniki można łatwo obliczyć. Stąd w naszych badaniach wzięły się bryły obrotowe, regularne w kształcie jak cylinder. Na chłopski rozum opływ strug powinien być identyczny na dole i u góry. A nie jest. To, co kłębi się tam z tyłu, burzy nam piękno opływów i dlatego nazywa się opływem burzliwym. Można łatwo się ich pozbyć, używając zamiast płata płaskiej płytki, byle tylko nią nie kręcić, bo wtedy kłopoty będą narastać proporcjonalnie do kąta wychylenia. Ale kłopoty to nasza specjalność, szczególnie wtedy, gdy badamy opór, jaki stawiają powietrzu ciała o różnych przekrojach. W ten sposób, kręcąc prostymi kształtkami, prędko przekonaliśmy się, że stawianie sztorcem nie opłaca. A przy okazji zdefiniowaliśmy kąt natarcia, czyli prościej odchylenie profilu od kierunku atakujących strug. Długa to była nauka i przed zbudowaniem tuneli z pędzącymi w nich strugami powietrza odbywała się po omacku. Po drodze odkryliśmy istnienie oporu tarcia i zdumiewający fakt, że powietrze ma pewną lepkość. Takie odkrycia zaczęliśmy liczyć na setki. Wszystko to było cegłami użytymi do budowy gmachu najważniejszej w lotnictwie nauki aerodynamiki. Można było przejść do badań świadomie ukształtowanych profili. Powoli zbliżaliśmy się do zrozumienia tego, co bracia Wright wyczuwali intuicyjnie. Tego, że opływ warstwowy jest znacznie lepszy niż burzliwy. I tego, że tak powinniśmy budować nasze machiny, by jak najrzadziej dochodziło do zerwania strug i zawirowań. Brakowało jeszcze jednego ogniwa. Jak to się dzieje, że ciężki ptak z łatwością utrzymuje się w powietrzu? Co za siła go tam nosi? Odkrycie, jak powstaje na skrzydle siła nośna, było kluczem do skarbca przyrody. Wystarczyło zauważyć, że cząstki powietrza na grzbiecie profilu poruszają się szybciej niż te u spodu. Nic dziwnego. Mają dłuższą drogę i muszą zdążyć na spotkanie u krawędzi spływu. I tu drugi zdumiewający fakt. Te górne cząstki poruszają się nawet szybciej niż cały profil. A to już musi spowodować różnicę ciśnień na górnej i dolnej powierzchni. Co więcej, tę grę na ciśnieniach można uprawiać poprzez zmianę kąta natarcia, wymuszać szybszy bieg na górze i wolniejszy na dole profilu.
Do tunelu trzeba było przystawić rurki wskazujące ciśnienie. Takie, w których słup kolorowej cieczy wskaże ciśnienie statyczne w charakterystycznych punktach profilu. To przypomina picie płynu przez słomkę. Żeby wyciągnąć płyn z butelki, trzeba w niej stworzyć podciśnienie, a reszty dokona ciśnienie atmosferyczne. A żeby spowodować uniesienie płata, trzeba znać się na fizyce, a jeszcze lepiej na prawach mechaniki płynów. Gdy rośnie szybkość ruchu cząstek na grzbiecie profilu, to maleje tam wartość ciśnienia statycznego. Odwrotnie dzieje się na spodniej stronie. Mniejsza prędkość przepływu to większe ciśnienie statyczne. A więc na górnej części występuje podciśnienie, zaś na spodzie nadciśnienie. Płat jest ssany od góry dzięki sile nośnej powstałej na jego grzbiecie, która jest zawsze większa od siły na spodzie i musi wzlecieć do góry, co było do okazania. Cząstki powietrza na skrzydle można napędzać, rozpędzając po prostu samolot. Siła nośna narasta stopniowo w czasie rozbiegu, dlatego potrzebne są pasy startowe. Kiedy przewyższy ciężar samolotu, można już latać, a w powietrzu reguluje się jej wartość przez dodawanie i ujmowanie gazu, bo płat jest sztywny, ma jeden kąt natarcia i trudno nim obracać. Mniej gazu i samolot spada. Więcej i wznosi się do góry, aż do przesady. No i właściwie na tym całą historię można by skończyć. Gdyby nie fakt, że zresztą podczas całego programu używaliśmy takich dziwnych konstrukcji, to znaczy konstrukcji metalowych, jakieś otworki, ogromne ilości rureczek do pomiaru ciśnienia i tak dalej, bo jest oczywiście w lotnictwie pewien problem, który nawet do dziś nie jest rozwiązany do końca. Jest to problem bardzo szybkich lotów. Tam, gdzie no, nie tylko z tym laminarnym przepływem zaczynają być kłopoty, gdzie zaczyna się odrywanie strug na skutek nierówności, powiedzmy, na samych płatach, ale tam, gdzie pojawiają się zjawiska poprzednio nieznane, fale uderzeniowe, te, które potrafią zniszczyć nawet konstrukcję w momencie przekraczania szybkości dźwięku i tak dalej, co jednak nie zmienia postaci rzeczy, że nawet przy tak wyrafinowanych kształtach płatów nośnych, jak powiedzmy kształt typu delta, czy takich, które zmieniają swoją geometrię zależnie od tego, w jakich warunkach samolot się znajduje. No na przykład teraz musi lecieć szybko, w związku z tym płaszczyzny natarcia są pod bardzo ostrymi kątami. W momencie lądowania to się rozejdzie, prawda? No słynna zmienna geometria skrzydeł. Wszystko jest piękną przygodą techniki, ale prawda o tym lataniu po powietrzu jest taka, że właściwie jego związek z najpiękniejszą dziedziną nauki, to znaczy z fizyką, chyba już się skończył. Fizyka powiedziała swoje. A teraz zaczyna się tylko stawianie, no nie wiem, kolejnych miejsc po przecinku w dokładności konstrukcji. Znaczy fizyka powiedziała swoje i praktycznie bardzo niewiele załatwiła, dlatego że nawet te dosyć trudne do zrozumienia dla laika wnioski, jakie wypływają z praw fizycznych rządzących lotem, byłyby zupełnie nieprzydatne, gdyby nie istniała dziedzina, która nazywa się inżynierią materiałową, która stworzyła w ogóle szansę, żeby te prawa fizyki stały się niejako ciałem. To znaczy dopiero stosunkowo niedawno można te badania, które w tunelach aerodynamicznych są prowadzone, realizować w praktyce, ponieważ jest z czego. Mój szanowny kolego, moim zdaniem jest to wyłącznie problem kłopotów energetycznych, powiedziałbym. Z tego względu, że gdybyśmy mieli silnik, który nada ogromną szybkość ogromnej masie, to nawet z ołowiu... No więc jest to nieprawda, dlatego że są ogromne silniki, które nadawały ogromne prędkości samolotom naddźwiękowym, a one się rozpadały, podobnie jak i samoloty pasażerskie. W pewnych okolicznościach nie było wiadomo dlaczego. Powstawały fale uderzeniowe, których nie wytrzymywały materiały i tak dalej. Ale wracam do jakby pewnej idei, która temu programowi przyświecała. To znaczy chcieliśmy
odpowiedzieć choćby częściowo na pytanie, jak to się dzieje, że samolot lata w ogóle. Okazuje się, że udzielenie takiej odpowiedzi wbrew pozorom jest niezmiernie skomplikowane, ponieważ zarówno utrudnia to fizyka, jak i inżynieria materiałowa, ale gdyby chcieć zobaczyć komplet tych działań, to znaczy wiemy, jest potrzebny silnik, skrzydło, jest potrzebne coś jeszcze, jest potrzebna jeszcze kierownica. I znów okazuje się, że jest to komplikacja kolejna, ponieważ to skrzydło tak pięknie zrobione w tunelu aerodynamicznym trzeba po prostu połamać. I na takim modelu sterowanym radiowo można prześledzić, jak niezmiernie skomplikowane są to mechanizmy. Lotki przeciwbieżnie do siebie działające na obu skrzydłach, klapy, stery kierunku, ster wysokości, połączony ze sobą w jednym, w taką możliwość, że mogą proporcjonalnie ze sobą współpracować. No i wreszcie, nie mówiąc o takim drobiazgu jak konieczność mechanizmów umożliwiających chowanie i wysuwanie podwozia. To wszystko w połączeniu z tymi prawami fizyki, o których mówiliśmy, i innymi rzeczami sprawia, że samolot lata. A dlaczego? Szczerze mówiąc, nikt dokładnie tego nie wie. Jak już to pudło znajdzie się w powietrzu, to byłoby dobrze, żeby leciało mniej więcej w pożądanym kierunku i z jaką taką sprawnością. W pobliżu krawędzi spływu umieszcza się ruchome klapy wbudowane w skrzydło. Można je wychylić tylko w dół, a niekiedy jeszcze wysunąć. W ten sposób zwiększa się wygięcie profilu i powierzchni skrzydła. Trzeba tylko wiedzieć, przy jakiej prędkości i na ile te klapy wychylić. Przesada kończy się zerwaniem strug i zwaleniem samolotu. Klapy są urządzeniem mechanizacji skrzydła i zwiększają chwilowo maksymalną siłę nośną. Tę znaną siłę, która powstaje z biegu. Z biegu cząstek powietrza wokół skrzydła oczywiście. Bieg po klapach przydaje się szczególnie w czasie startu i lądowania. Manewrowanie samolotem na ziemi jest także podporządkowane prawom aerodynamiki. Tyle, że siła nośna drzemie, bo jest mniejsza od ciężaru maszyny. Budzi się wraz ze wzrostem prędkości, ale można ją łatwo uśpić, przymykając gaz. Nie oznacza to, że samolotem nie można sterować. Ruchy wolantem przenoszone są cięgnami na ster wysokości, a strumień powietrza ze śmigła robi swoje. Odpycha ogon w przeciwnym kierunku niż wychylenie steru. Zadziałała trzecia zasada Newtona. By lecieć tam, gdzie chcemy, musimy panować nad siłami atakującymi samolot. Siłą nośną i ciężarem, oporem czołowym i cięgiem silnika. Nieobojętne są też dodatkowe siły na skrzydłach, wywoływane ruchem lotek. Lotki steruje się nogami, powodując ich wychylenie na przemian. Jak lewa w górę, to prawa w dół i na odwrót. Cięgno gazu do siebie i na start. Trzeba teraz pamiętać o wielu rzeczach naraz. Obroty silnika, ster kierunku, ster wysokości, klapy, lotki, podwozie, to wysunąć, tamto schować. A do tego obserwować dziesiątki wskaźników i przewidywać nieoczekiwane, które może zdarzyć się za sekundę. Nie ma już czasu na zastanawianie się, dlaczego to pudło lata. Już trzeba wiedzieć dlaczego i jak, co pociągnąć i co nacisnąć albo przekręcić, by leciało nie tylko tam, gdzie chcemy, ale jeszcze elegancko. I nie ma już czasu na doświadczenia, bo na każdą część samolotu działają szybko zmieniające się w czasie siły, których w powietrzu nie można zmierzyć ani obliczyć. To jednak trzeba czuć, a wtedy można wyczyniać z samolotem, co dusza zapragnie.